Pracownicy aresztu śledczego nakręcili krótkometrażowy film ukazujący kulisy przeprowadzanych tam terapii dla osadzonych uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych. W ten oryginalny sposób uczcili dziesięciolecie istnienia oddziałów terapeutycznych. Pomysł filmu powstał podczas, jak to określa kapitan Andrzej Bójkowski, burzy mózgów siedmioosobowego zespołu terapeutów. Zastanawialiśmy się wspólnie z zespołem terapeutycznym, w jaki sposób można by pokazać to, co robimy tutaj z naszymi podopiecznymi, też pokazać, że terapia w więzieniu jest możliwa, że odnosi pozytywne skutki, że nasi podopieczni, część z nich co najmniej, bierze chętnie udział w tych oddziaływaniach. U wielu osadzonych powodem ich konfliktów z prawem są właśnie uzależnienia. Skala problemu alkoholowego, czyli osób, które to dotyczy, to jest około 25% osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, biorąc ogółem osoby uzależnione od alkoholu i osoby uzależnione od narkotyków. Aktualnie w oddziale terapeutycznym przebywa 65 osób poddawanych terapii grupowej. Są to trzy grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i jedna grupa dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Grupa działa na zasadzie takiego lustra, tak, odbicia. On poprzez przyglądanie się historią, nasz podopieczny, poprzez przyglądanie się historią innych ludzi może łatwiej dostrzec czy zidentyfikować u siebie swego rodzaju różnego rodzaju problemy czy trudności, z którymi borykał się będąc na wolności, popatrzeć na swoje zachowania. Otrzymuje też informacje zwrotne od pozostałych uczestników grupy. Każdy z terapeutów ma też swoich indywidualnych podopiecznych. Zdaniem Andrzeja Bójkowskiego osadzeni z roku na rok wykazują coraz większe zainteresowanie dokonaniem zmian osobistych i przewartościowaniem swojego życia. Zmian, u podstaw których leży problem alkoholowy. Nasi podopieczni, wychodząc od nas, z oddziału, też niejednokrotnie powracają do nas, ale w roli czy w charakterze osób, które trzeźwieją, które wracają tutaj, pokazując własnym przykładem, że leczenie uzależnienia jest to skuteczna forma, że to, czego doświadczyli tutaj w naszym oddziale terapeutycznym, sprawiło czy pomogło im w radzeniu sobie z problemem alkoholowym. Przychodzą i dają świadectwo swojego życia, pokazują naszym obecnym podopiecznym, że można. Że można sobie radzić tak i z uzależnieniem, i radzić sobie w życiu, i nie wchodzić w konflikt z prawem. Podczas terapii indywidualnych podejmuje się próby rozwiązania problemów, o których podopieczni nie chcą mówić na forum. Jest to bardziej takie intymne spotkanie. To tak jak już wcześniej wspominałem przy okazji realizowanego filmu, że ten kontakt bezpośredni jest właśnie tym najważniejszym czynnikiem, tym czynnikiem leczącym. Czasami, jak zauważa kapitan Bójkowski, ważniejsze są nie metody, a pełen życzliwości kontakt między terapeutą a osadzonym.